Środa, 10 maja, z Ewangelii świętego Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Jezus mówi o sobie jako o krzewie winnym, a o Bogu jako o tym, który daje wzrost temu krzewu. Daje wzrost owocom, latoroślom. Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy byli Mu wierni, abyśmy w Nim się zaszczepili, w Nim trwali, Nim żyli. Bóg chce, żebyśmy weszli w taką relację z Nim, połączyli się z Nim, nie żyli naszym indywidualizmem, ale żyli z Bogiem, dla Boga. Jeśli chcemy przynosić owoce, musimy żyć z Bogiem. Bo jeżeli zerwiemy z Nim kontakt, jeśli oderwiemy się od Boga, nie będziemy Go słuchali, to nie będzie owoców w naszym życiu. A jeśli będą to marne owoce. A my mamy przynosić stokrotne owoce. One mogą się rodzić tylko z relacji z Panem Bogiem. Zobaczmy, ile razy gdzieś, kiedy właśnie naciskaliśmy, próbowaliśmy po swojemu, właśnie żyliśmy taką pychą, takim egoizmem, indywidualizmem, to często gdzieś to były takie suche krzewy, suche badyle, bezowocne. One gdzieś rosły, ale nie wydawały pięknych owoców. Relacja z Bożą łaską, relacja z Panem Bogiem przynosi przepiękne owoce. I tego doświadczamy. Wtedy, kiedy właśnie w Nim się zanurzamy, kiedy się z Nim łączymy. Oby nasze życie było zakorzenione w Panu Bogu. Abyśmy wzrastali każdego dnia w Bogu i przynosili piękne owoce naszego życia. Z serca Wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia, do zobaczenia jutro.